Siemaneczko, witam Was z powrotem na moim kanale. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać mój najnowszy nabytek, godną następczynię mojego E34, którego mogliście oglądać we wszystkich poprzednich moich odcinkach. Gdzieś tutaj dam linka do playlisty. Chociaż może nie tyle co godną, bo tamta E34 była strasznym śmieciem, zajechanym. Ten samochód jest jej totalnym przeciwieństwem, o czym przekonacie się już w tym filmie. Zapraszam. No więc tak, mała chronologia na szybkości. Początkowo planowałem, że ten odcinek z tą E39 wpadnie po drugiej części przygód E36. Z tym, że jestem teraz w małej kropce z tą E36, bo pewna mechaniczna sprawa mi wyszła i po prostu dogrywa materiał cały czas na bieżąco do drugiego odcinka. Poza tym mam drobny problem z palcem i nie mogę dubać już od tygodnia przy samochodzie, dlatego trochę mi się z tym schodzi. Dlatego najpierw leci odcinek Z39. Do tej fury robiłem dwa podejścia. Pierwsze w kwietniu 2021 roku i drugie teraz w styczniu 2022 roku. Za drugim podejściem właśnie udało mi się ten samochód kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. A dlaczego śmieszne? Przekonacie się, oglądając ten materiał. Podejście numer 1. O Jezu, wszystko naraz się połączało. Tylko chwila, nawiew wyłączę. Wiem. Paliwo, nie? Świeży akumulator mój. Chodzi elegancko. W kołach po 1,30 atmosfery. Zaraz będzie myta, sprzątana. Ale odpaliła od strzała, jak było widać. Rokujący egzemplarz, bardzo rokujący egzemplarz. Cokolwiek byle nie podgrzewy. Piękny lakier, piękny po prostu, natura. I co, jak widzieliście, auto stało też od czerwca 2020 do kwietnia 2021 roku. Wyciągnąłem ją spod tych drzew, umyłem, przejechałem się na stację diagnostyczną. Okazało się, że jest w zajebistym stanie. Udało mi się cenę z 5 koła, bo za tyle ona chyba była wtedy wystawiona, do 4200. Jednak po podpisaniu dokumentów okazało się, że co, że w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany bank. Mianowicie jako współwłaściciel, po prostu bank, auto zostało zakupione na kredyt w 2010 czy tam 2011 roku, już nie pamiętam. No i jak to zobaczyłem i zobaczyłem, że nie ma do tego kwitów, czyli cesji o zdjęciu kredytu, odpuściłem temat. Uznałem, że może być lipa, żeby to odzyskać. Poprzednia właścicielka też właśnie nie za bardzo potrafiła te papiery wyciągnąć i odpuściłem temat. No i co? I samochód postawiłem, że tak powiem, w jednym miejscu. Ta właścicielka znowu nim już nie jeździła, bo miała inny samochód. I tak sobie autko od kwietnia, jak ja ją zostawiłem, do teraz stycznia 2022 roku stało sobie w jednym miejscu. Świeciło na nią słoneczko, padał deszcz, śnieg, syf z ulicy. I tak przejeżdżałem często koło tego samochodu. Mówię,
No szkoda, naprawdę szkoda, że przez jeden pieprzony świstek ten samochód poszedł na zmarnowanie. Aż na początku stycznia właśnie uznałem, a zadzwonię do tej właścicielki. Zaproponuję jej tą kwotę, za jaką kupiłem ten samochód, czyli 2500. Wiedząc, jaki jest mankament prawny tego pojazdu, udało się, zgodziła się, uznała, że już nie chce tego samochodu, też ma dość już tych papierów. Zaryzykowałem. Czy warto? Zobaczymy. W kolejnym odcinku zobaczycie, jak próbuję wyciągnąć te papiery z banku. Natomiast teraz zapraszam na część drugą tego odcinka, czyli już takie totalne odpalenie, grzebanie i jeżdżenie tym samochodem po tym kolejnym znowu prawie rocznym postoju. Dwunasty styczeń 2022, podejście numer 2 do BM-ki, już spisałem papiery, dostałem już kluczyki. Auto ostatni raz jeździło 22 kwietnia 2021, niestety jest całkowicie rozładowana, czyli prawie rok minęło, więc nie umiem otworzyć centralnego ani nic tego samochodu, w sumie nie wiem dlaczego z kluczyka się nie da. Będę musiał wyciągnąć akumulator, ale gdzieś bagowek dało otworzyć. O, dobra, udało się. O, jeszcze jakieś pierdoły od poprzedniej właścicielki, będę musiał jej to oddać. No i trzeba będzie wykręcić akumulator, biorę go na całą noc do garażu, bo bez sensu kablami gwałcić ten samochód i próbować cokolwiek odpalić. Chociaż wątpię, że na akumulator da mi się obudzić, natomiast, bo już tyle razy stoi rozładowany, wcześniej też był już rozładowany. Przy pierwszej próbie, że tak powiem, rok temu, jak ją odpalałem, też go wyciągali, próbowali naładować. Przez chwilę działał, no ale znów minęło dosyć sporo. Autko stoi w tym miejscu, no mówię, prawie rok, pod blokami. Jest zakurzone, na szczęście żaden ham go nie porysował. Aczkolwiek oczywiście musiała być jakaś szkoda, jakiś gnój wjechał w nią i nie zostawił kartki ani nic. Ja to jest naprawdę jedyna skaza na lakierze w tym samochodzie. No ale dobra, wyciągamy akumulator, biorę go na garaż. I przyjeżdżam tu za niedługo ze świeżym akumulatorem. Akumulator, który prawie rok stał rozładowany do zera. No, nie rokuje za bardzo, natomiast taka mała ciekawostka. Prostownik transformatorowy za cholerę nie chciał odpalić ani tego, bo oba miały po 3-4 V. Na oba prostowniki z Lidla, to jest takiej starej generacji, no nie wykrywały w ogóle tego. Tu mam taki sprzęt, przez chwilę wariował, ale już go ładuję, mam 12,8 i zaraz go przepnę na ten. Więc to mnie, co mnie ciekawi, transformator w ogóle nie ruszył, ten w ogóle nie ruszył, dalej pokazuje błąd, a ten ładnie, elegancko ładuje. I teraz zrobimy tak, że tego podepnę, żeby wzbudzić ten akumulator. On już na tyle powinien być w miarę naładowany, że już na tym drugim prostowniczku powinien zadziałać. No i dobra, jak widzieliście, tutaj na tym akulcu były 3 V, no 3,380. Dobra, wpinamy do prądu, ten załapał, już się ładuje na tym mniejszym prostowniczku. Dobra, wpinamy. Co się wydarzy? 1,8 V, 2,0. Dobra, budzimy go. Przestawiamy na samochód 12 V. Ale dźwięki wydaje. No ale widzicie, wykrywa go, wzbudza, wrzuca mu napięcie, więc kurde, szczerze muszę naprawdę polecić ten prostowniczek kupiony w ulubionym sklepie naszego kochanego majstra, czyli w Lidlu. Dwa dni się akumulatory ładowały, generalnie mówiłem wcześniej, ten szary to jest od sąsiadki tej samej, co kupiłem bejce i też miała jedno auto, co stało też bardzo długo, więc przy okazji je naładowałem, ale oba miały po 3 V. Dobra, muszę motorem wyjechać z garażu, się będą dostać. Chcecie to w ogóle o tej Kawasaki też mogę jakiś odcinek zrobić, czyli tania 500 dla każdego za rozsądne pieniążki, ale nie o tym teraz. Dobra, poprzemierzymy zaraz te akulce od razu. No i niestety tutaj mrugał mi error, a dwa dni temu tu zostawiłem. Ten się naładował tylko do 9,30, więc chyba będzie z niego lipa. Ten się udało, 12,5, ale przerzucę jeszcze prostowniki. Nie wiem, kurde, szkoda, myślałem, że się naładuje. Co ciekawe, co za error mruga, więc zobaczymy. No nic, muszę wziąć w takim razie ten drugi akumulator i odpalimy go z tego małego w takim razie. Dobra, wszedł teraz akumulator malutki z tej Felicji de facto od ojca, wziąłem do podładowania. Zaraz zobaczymy, gdzie się ten bzykło tam coś miał? Ciekawe, czy się otworzy w ogóle.
O, otworzyła się. Ale od razu się zamkła. A to ci ciekawostka. O kurwa. Poczuwaj. O, dobra. Z centralnego musisz. Z centralnego w takim razie. A dokręciłeś klamę? Co? Dokręciłeś klamę? A, dokręcona, no. No i dobra. O. O Jezu, te drzwi się ciężko otwierają. Ale prezentuje się ładnie. Dobra, otwieramy machę, chociaż ja pamiętam, że tam był problem z zamkiem. Nie, patrz, ma otwieranie klapy z guziczka. Widziałeś coś takiego? Nie, bo nie wiedziałem. To nie pachnie. W Omedze podobny zapach był. A, no to był ten sztynks. Kurwa, się tu widzę cały. Ja jestem w patycie. W lewej nerce on jest chyba. On powiedział szczerze, że on nie wychodzi, bo strasznie. No właśnie, to było masakrycie tu przydrzewiałe. Voila, szek! Podlina, panie. Kiedy olej 125 przejechany miał. O, patrz, skrzyni był robione, 75 W80. Wspomaganie. Dyfrze był wymieniany też? Castrol 5W30, a ja kupiłem mu 5W40 silnikowy. No to może być. Przepukamy. Dobra, oliwa, idę po jakąś szmatkę. Przedmuchamy na kompresorze zaraz w domu. Wiecie, w tym garażu, nawet nie wiedziałem, że to się łatwo wyciąga. Masz to dwa cypliki, okay. I do góry ciągniesz. Dobra, fajnie, że te oleje w skrzyni były wszystkie robione, nie? Właśnie miałem sprawdzić. Gdzie ja dałem ten papier? Daję ten bagnet. No to właśnie lepsze, że żadnego druciarstwa nie ma pod wózką, nie? Olej czarnawy, ale jest pełny, więc to jest dobrze. Dobra, palimy to. Tylko wypalałbym pierścem pójdę olej, to się płyn palać, ale... No i dobra, będzie pierwsze palonko, znowu po roku jak ostatnio. Tylko, że akumulator jest mały jest, więc zobaczymy. Dobra. O, człowieku. Od razu. To trochę klepie, ale dlatego, że olej jeszcze nie ten. Wspomaganko. Jak takim razem były, auto cały czas stoi. Dobra, niech się podmucha tu trochę nawy. 42 tysiące. No nie? O tym wnętrze to ładnie jak wysprzątam, ponagrywam, ale skóry, uwierzcie mi, są jak nowe. Tylko on ma też ten wydech, a to jest sznycel, nie? Ale cichutko chodzi. Cicho, no. Potem go pokazujemy. A to jest sznyca, ja? No i dobra, trzeba będzie jechać, tam jest myjka. Zaraz go umyjemy, potem na odkurzacz. Zmienimy dzisiaj oliwę i jeździmy. Szczęśliwy posiadacz BMW. Dawaj tu, teraz kapcia zapalimy. No i dobra, furka pod garażem. Jeszcze nie zdążyłem umyć, bo kolejka straszna. Dzisiaj sobota jest. Roczny syf, ale nawet aż tak tragicznie się to nie prezentuje. Gorzej wyglądała wtedy rok temu pod drzewami, jak ją sprzątałem. Tu, nie, tu najszczęśliwie z drugiej strony jakiś ham też przywalił w nią. Ale dobra, zobaczcie te fotele, tą tapicerkę. Nic nie złachane, biegi wchodzą jak nowe. Fotele, mam taką pianeczkę specjalną do foteli, więc też na pewno wjedzie. Zaraz będzie sprzątańsko tutaj. Tylna kanapa też w ogóle nie przeruchana. Nic, to są jakieś syfy, papierki, butelki, ale nic poza tym. Podłokietnik, gnówka. No i co, kupiłem dzisiaj oliwkę, zmienimy. Totala znowu kupiłem jak do E34, całkiem spoko olej za rozsądne pieniążki. Tu do E36, bo będziemy jeszcze dzisiaj robić E36. Czy śmiećka. Olej. Patrz, jest kurby syn dorobił, kurba, dwa BMW. Trzecia seria, piąta seria. Kurba, złodziej jeden, kurwa. No i jest zabaweczka, kurde, za 2,5 kafla, naprawdę, tu ta moja E34, śmieć taki za dwa koła, za 1900, a tu limuzynka rządowa, proszę ja ciebie, Borowska.
No, więc sprzątamy, zmiana oleju i jadę dzisiaj na przegląd od razu, bo przegląd już rok nieaktualny. Sprzątam tanko. Życzę bardzo. Relikt minionych czasów, czyli Verwa 9.8 za 4.86 w 2016 roku. Co te chuje poczyniły z tym krajem? Bilecik. Autobany. O, a gdzie? Na WY. Ale Warszawa. Ale masz syrenkę warszawską, więc z Warszawy bilecik. No, tutaj tak, pod kanapką. Będzie wysprzątane, wyodkurzane. Silniczek przepłukany, wlałem do niego znowu Liqui Moly, engine flash. Trochę dałem dupy, bo nie zwróciłem uwagi, że wcześniej tu był zalany Castrol 5W30, a ja jestem zwolennikiem tego, że się leje to, co w sumie było wcześniej w silniku. No ale już dzisiaj kupiłem tego Totala 5W40, to jest całkiem w porządku, jakoś za rozsądne pieniążki. Myślałem nad Motulem, ale kurde, nie ukrywam. No, uważaj kamera z tyłu, bo Motul 140 za 4 litry, stary. A ja za Totala 4, a tu 6,5 kurwa wchodzi, nie? 150 zł za baniaczek 4-litrowy. Plus ten, mam jeszcze w dwóch swoich autach, muszę jeszcze oliwę zmienić. Więc trochę przyjanuszowałem, kupiłem nieco tańszy, ale na pewno wrócę do tego Motula, czy wrócę, na pewno tu zaleję coś lepszego przy następnej tej. Natomiast tutaj ten olej ostatni raz był wymieniany w 2016, więc to i tak będzie lepsze niż to, co teraz tu jest zalane. Przepłukałem, olejek sobie już ścieka, filterek zaraz zmienimy. No i zanim teraz mi się olej ścieknie, teraz poczyszczę sobie filtry, przedmucham, bo muszę nowe zamówić, ale zanim zamówię, zanim przyjdą, to chociaż to przedmucham, bo podejrzewam, że są w ciulatym stanie. No i co? No i kurczę, silnik tu, jak widać, wszystko w oryginalnym stanie, nic tu nie było dłubane. Kapselki, czyli kurczę, praktycznie nic nie było grzebane, a to zazwyczaj tych kapsli nigdy nie ma pod maską w tych bejcach. O, ile tu jest miejsca na kompresor i inne takie rzeczy. W każdym razie, no myślę, że będę zadowolony z tego zakupu. Ale dobra, nagram ją w całości, tak jak już ją umyję, wysprzątam. A to będzie za parę dni. Znaczy to będzie na pewno w tym klipie, ale po prostu za parę dni. Dzisiaj po prostu muszę oliwę zmienić, bo jeszcze na mnie E36 czeka. Szybki serwis pod oszą, fajna mgiełka, ciekawy klimacik się zrobił, muszę dolać wszystkich płynów. W czasie płynu spryskiwacza w ogóle nie ma, kulera trzeba dolać, ta jedna żaróweczka nie świeci, jedna tylna, więc uzupełniamy płynki i lecimy do domku już dzisiaj. Na Zoomie jestem, jest taka hałda alusów. Teraz zobaczymy, coś ciekawego wygrzebiemy. Dużo alusków sobie leży. I patrzcie, jakie perełeczki. Jakie perełeczki M-ki wygrzebałem. Leżały sobie, dycha za kilo. Czyli 400 za komplet będzie. No nie wydaje mi się to złączoną. Kurde, jak się uda, to jak one nie będą pouszkadzane, to będzie naprawdę deal życia. No i jest komplet, kurde, jest komplet. Nie są porozbijane, są tylko na czarno pomalowane. Kurde, grubo, grubo, naprawdę farcik. Jak fart z całym tym autem tak w ogóle. Więc no, płacimy, zabieramy. 42 kilo, czyli 420 zł, bo dyszka za kilogram. I tak dobry deal, bo te kółka to po dwa kafle chodzą. I tak jestem zadowolony. No i dobra, szpej załadowany. Kurde, powiem wam, naprawdę jestem zdziwiony i zajebiście zadowolony. One naprawdę nie są jakieś złe, no były malowane, widać, na ten czarny, bo one oryginalnie są srebrne,
czy nawet chromowe jakieś od spodu. Potocznie mówiąc, chuj by to zwąchał. Natomiast otwory na śruby nie są rozbite. Emeczka, znaczek wszędzie. I są, wyglądają na proste, nie na jakieś rozbitki, więc jestem kurde mega zadowolony. Ale jak fura na nich wygląda, to zobaczycie już w kolejnym odcineczku. Ta jedna jest taka tu jakaś obita. Ale poza tym, no to w sumie tylko ta jedna jest taka najgorsza, a reszta jest naprawdę całkiem wpyte. Proszę bardzo, M-Sport. Ciekawe czy oryginał, wątpię. Aczkolwiek no są tam jakieś oznaczenia, tylko nie za bardzo wiem. To i tak gówno teraz będzie widać. Nie wiem czy są Chińczyki, czy nie. Nie umiem jeszcze tego stwierdzić. Ale wyglądają zajebiście. Przebieg jaki pokazuje się na wskazówkach na komputerku 142 tysiące. Zasadniczo rzecz biorąc, nie wiem czy nie jest oryginalny, aczkolwiek stopień zużycia tego samochodu, no jedynie tu gałeczka jest przytarta, bo no, jest czarny, na czarno malowana, więc łapą szło to dosyć łatwo wyczytać, tym bardziej, że jednak samochód ma 22 lata na karku. Jednak to, jak to auto jedzie, to w jaki sposób zawieszenie wybiera nierówności, w ogóle wyciszenie tego samochodu, lewarek biegów z jaką precyzją i przyjemnością pracuje, skłania mnie ku temu, że ten przebieg może być naprawdę realny, bo naprawdę to auto mechanicznie, praktycznie wizualnie nie wykazuje żadnych, ale to praktycznie żadnych oznak zużycia. Robiłem mu przegląd 2 dni temu i naprawdę nic, nie było ani jednego elementu, do którego można było się dowalić. Zastanawiam się, czy to zawieszenie, które powinien wychodzić M-Sport Suspension, faktycznie tu siedzi. Natomiast auto faktycznie delikatnie niżej siedzi w stosunku do innych E39 i sposób, w jaki on wybiera te nierówności, jest dla mnie po prostu bajka i skłania mnie także ku temu, że ten M-Sport może tu faktycznie jeszcze tu siedzieć. Bardzo liniowo, bardzo pięknie to auto przyspiesza. No nie chcę mu dawać w palnik, bo ona się nie dogrzewa jeszcze. Ona ma ten problem z tym termostatem i zrobiłem już w tym momencie 15 km, a dalej mam na niebieskim polu. Więc to... ale ten termostat będę robił na pewno w następnym odcinku. Dobrze, tak jak mówię, jazda tym samochodem to jest czysta, naprawdę czysta przyjemność. Depniemy sobie troszeczkę jednak. Banos się ładnie załącza. Auto naprawdę bardzo fajnie, chętnie przyspiesza. Pomimo tego, że jest to tylko 2 litry 150 koni, to jednak no jest fajnie. On, tylko że ona z tym Vanosem ma to, że ona się budzi dopiero od 3-3,5 tysiąca około. Na przykład Compact 1.6, który widzieliście w innych odcinkach, on bardziej ma dół lepszy, ale góra no już taka. Natomiast tutaj naprawdę ta góra fajnie, ten Vanosik jak się załączy, bardzo, bardzo przyjemnie się tym turla. Na wiosnę porządne sprzątanie, konserwacja skór i nic, tylko cieszyć się jazdą z niezłachanego, niezniszczonego E39. A uwierzcie mi, ceny tych aut w tym momencie szorują o dno. W tym momencie stoją na przykład 528 w fajnym stanie za 7, 8, 9 tysięcy złotych. Uwierzcie mi, jeszcze 5 lat i będzie ta sama sytuacja co za 34, że za poniżej dychy nie będziesz szło znaleźć nic sensownego, bo teraz te auta właśnie są w dołku cenowym, to znaczy są za stare, by być reprezentatywną limuzyną, a zbyt młode, by być youngtimerem i są teraz zawieszone w takiej próżni. Ale uwierzcie mi, teraz jest idealny okres, by dorwać E39 w rozsądnym stanie, powiedzmy no. Taka okazja jak ta może się nie powtórzyć już, natomiast mówię o samochodach za kwotę 7, 9, 10 tysięcy, gdzie naprawdę jeszcze idzie dorwać fajne, ładne egzemplarze, często przywiezione z Niemiec, na przykład na bardzo fajnym dopasie, na bardzo dobrym wyposażeniu. Co, jak widać, naprawdę lakier po takim długim postoju, pomimo tego, że go jeszcze nie polerowałem, prezentuje się naprawdę, naprawdę zajebiście. Praktycznie nigdzie nie ma rdzy. Tu zaczyna wychodzić jeden babol, purchel, będę musiał go na pewno ogarnąć. Kamera mi nie ostrzy. Tu w tym miejscu on jest. O.
to na wiosnę zrobimy. No tutaj ten ham, ten blok przerysowy też spróbuję przepolerować. Natomiast tak, samochód prezentuje się naprawdę, naprawdę, jak na swoje lata, świetnie. Zwróćcie uwagę, jak ten silnik pracuje. Na początku po odpaleniu faktycznie coś cykało tutaj z okolic głowicy, no to dlatego, że no po prostu olej był ścieknięty i no zanim to się wszystko rozprowadziło, więc w tym momencie jak ona już jest rozjeżdżona, jest po płukance, ma świeży olej. Nic, monetę można by postawić po prostu na silniku i nic, i by się nie przewróciła. Na wiosnę oczywiście będzie tu głębokie sprzątanie tej komory, bo jest zasypiona dosyć solidnie, więc ale to na wiosnę wysprzątam wszystko, bo tutaj taki śnieg. Jedynie co, no to te wisko jest zazwyczaj cały czas zapięte, ale słuchajcie dźwięku silnika. O. I odpięło teraz dopiero te wisko, więc z tym jest mały problem. Będzie raczej do wymiany, nie? Dźwięk z wydechu, auto nie dymi, nic, mamy minusową temperaturę. Tak więc tyle. Trójkąt leżał tutaj na półce cały czas. Słońce swoje zrobiło, zobaczcie to. O, to było czerwone kiedyś. Kurwa, oryginalny trójkącik z BMW. Kruca. Ale se sypu narabiłem. Z wyposażenia ona nie jest ani za biedna, ani jakoś zajebiście dopasiona. Natomiast mamy co? Podstawa, elektryczne, szybkie, wszystkie lusterka. Wielofunkcyjna kierownica z ściszaniem, pogłaśnianiem. Tempomacik, radio, BMW Business, kasetki plus 6 płytek, zmieniarka jest w bagażniku. Klimatyzacja z funkcją REST, czyli z czymś takim, że jak się ma rozgrzany silnik plus dobry akumulator, to przez 15 minut po zgaszeniu silnika jeszcze generalnie krąży tutaj ciepłe powietrze w tym samochodzie. Mamy czarną podsuwitkę. To nie wiem, jeszcze nie rozgryzę, co to jest. Mamy czarną podsuwitkę, nawiew z tyłu. Nie widzi, za ciemno jest dzisiaj, żeby już kręcić. No i te wnętrze, jak widać, fajne połączenie czarnych dekorów bananowych skór. No i tyle w sumie z takich rzeczy. No. Zawsze mi się to oświetlenie w BMW-kach podobało, bardzo fajne to było rozwiązanie. Mamy dość sporo głośniczków, tu są jakieś tweeterki, tam są basowe, tu z tyłu w półce są, więc ona ma chyba z 8 albo 10 głośników. Bardzo przyjemnie to brzmi. No i w bagażniku właśnie jest zmieniareczka na 6 płytek. No i tu jeszcze właśnie z wyposażenia jest zmieniareczka. Lubię takie, że tak powiem, gadżety. I okazało się, jak włączyłem radyjko, że jest komplet płyt. I zaraz wam pokażę, co tu zostało po poprzednich właścicielach. Jeszcze co my tu mamy, jak to się otwiera. O, tak. Tu mamy system off a down prawdopodobnie, bo płyty nie ma napisane, ale z tego co leciało te piosenki, to akurat ten tutaj, nie wiem co to jest, jakiś Beardy, nie znam typa. Dalej, co my tu mamy, jakąś laseczkę. Laura Lynn, Vorgdon, jakieś holenderskie szlagry. Michael Bublé, Michael Bublé, Come Fly With Me. Co tu dalej? Kolejna płyta Michaela Bublé, Michaela Bublé, Fly With Me. And Soul, Seal, Uszczelka. Nie wiem co to jest za płyta, nie kojarzę tej muzyki. Tak więc no, takie fanty. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, możecie jakieś subika zostawić, jak nie. Nie musicie.
Zapraszam was do obejrzenia właśnie kolejnego odcineczka. Już powoli się szykuje, a w nim między innymi rozwiążemy problem prawny tego samochodu. Wrzucimy, bo to drugi odcinek powinien być jakoś na wiosnę. Wrzucimy aluski z letnimi, te które widzieliście. Zrobimy detailing samochodu i co? I będziemy się cieszyć zajebistym egzemplarzem E39. Zatem zapraszam.